Na tym filmie omówimy sobie przykład z, powiedzmy, zaciągnięcia kredytu z uwzględnieniem karencji, jak i prowizji od udzielenia kredytu. Pierwszy element to jest taki, że nasz kredyt będzie spłacany dopiero po dwóch okresach, kiedy tylko naliczane będą odsetki, czyli będzie to okres tak zwanej karencji. Dodatkowo prowizja będzie udzielona w wysokości 2%, będzie jakby naliczana od 2% od wartości tego kredytu, dlatego w tym momencie 6 tysięcy złotych, wynik przemnożenia 30 tysięcy złotych razy 2%. Tyle bank zabierze z umowy i faktycznie na konto przeleje nam różnicę 294 tysięcy złotych. Jeśli podpiszemy umowę, w której będzie element karencji przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, to w tym okresie bank ma prawo do żądania od nas w wysokości odsetek od udzielonego kredytu, czyli 300 tysięcy razy przykładowe 10% w skali roku, czyli w pierwszym roku mamy do zapłaty 30 tysięcy, w drugim roku też 30 tysięcy i dopiero na początku trzeciego roku zaczynamy spłatę naszego kredytu. Można ten kredyt spłacać, tak jak tu ja proponuję, ratami stałymi lub ratami malejącymi. My na tym przykładzie omówimy sobie przykład raty o stałych płatnościach, czyli będzie to płatność na zasadzie rent stałych płatności, gdzie wartość kredytu, czyli PVA, mnożymy razy oprocentowanie roczne 10%, tu przykładową wartość, i dzielimy przez 1 minus 1,1, bo tyle będzie wynosił 1 plus R, do potęgi minus N, gdzie N wynosi 4 okresy spłaty naszego kredytu i wychodzi nam kwota 94 tysięcy po przecinku. W każdym okresie będzie wynosiła dokładnie tyle samo i dzięki tym ratom będziemy mogli spłacić zarówno część odsetkową, jak i część kapitałową. Za każdym razem odsetki są naliczone od bieżącego zadłużenia razy 10% jako nasze oprocentowanie roczne. Formułkę możemy sobie przeciągnąć, a pytanie brzmi często w ratach, ile my tego kapitału faktycznie spłacamy. I jak mam na przykład w pierwszym roku zadłużenie na 300 tysięcy, a rata wynosi 94 po przecinku łącznie, a część odsetkowa jest, wiem, 30 tysięcy, to znaczy, że kapitału my spłacamy różnicę 64 tysięcy po przecinku. I wówczas stan zadłużenia na okres pierwszego roku, kiedy faktycznie spłacamy pełną ratę, wynosi 235 tysięcy, a bierze się to stąd, że od salda kredytu odejmujemy część kapitałową i wychodzi nam różnica. I teraz ta kwota na koniec trzeciego roku staje się kwotą zadłużenia na początku czwartego roku, gdzie znowu naliczana jest rata ogółem 94 tysięcy na podstawie rent. Odsetki nadal są naliczane od bieżącego stanu zadłużenia razy oprocentowanie roczne, a część kapitałowa nadal stanowi różnicę między ratą ogółem minus częścią odsetkową tej raty. I tyle już więcej widzimy, o ponad 7 tysięcy złotych my zwiększamy nasze płatności z tytułu zmniejszania się naszego zadłużenia i nasz kredyt spada z 235 na 164 tysiące złotych i ta kwota staje się podstawą znowu do naliczania odsetek w roku kolejnym, czyli tutaj już trzecim w okresie spłaty w stałych ratach. Zostaje nam w tym momencie 164 tysiące, od tego 164 tysięcy mamy odsetki naliczane jako zadłużenie razy oprocentowanie roczne i pozostała już część z 94 minus 16, mamy część kapitałową, która zmniejszyła nam dług z 64 tysięcy o 78 do 86 tysięcy i ta kwota znowu staje się podstawą do naliczania odsetek na ostatni rok kredytowania i znaczna część tej raty kapitałowej, czy raty ogólnej stanowi w tym momencie w ostatnim roku część kapitałowa i wówczas z kredytem schodzimy całkowicie do zera. Aby ocenić
faktyczny koszt kredytu, musimy ustalić, ile łącznie pieniędzy zabrał nam bank, czyli jaki jest całkowity wydatek naszej firmy z tytułu kredytu. Jest to suma wszystkich rat zapłaconych do banku, jest to również wysokość prowizji, jaką udzielił nam prowizji, jaką pobrał sobie bank z tytułu tego kredytu oraz wysokość części odsetkowej z tytułu karencji. Będziemy musieli to porównać do wartości kredytu, ale pomniejszonej o prowizję, bo tyle faktycznie otrzymaliśmy z banku pieniędzy tytułem kredytu. Wówczas efektywny koszt kredytu wynosi wynik podzielenia całkowitego wydatku przez wartość tego udzielonego nam kredytu i minus 1.